jest. W zasadzie oryginalna. Najładniejszy on BMW w całej historii. Ja mam do tego sztabio, naprawdę słuchaj, no, będę królem życia, bardzo mi się podobało. Dobra, słuchaj, BMW 30, 325? Nie jest to 325, jest to 27 Super ETA. Ostatni rok produkcji ETY, 29 koni, 220, paniutki, czyli obołeczki wystarczy. Dokładnie, to jest samochód, którego właściwie no... Ciężko jakkolwiek tam przerabiać zewnątrz, żeby tego auta nie spieprzyć, więc tutaj też widzę po prostu, zrobiłeś z tym autem dobrą rzecz. Czyli wszystko, co było wtedy piękne, po prostu jest świetnie utrzymane, teraz na to ładnie wygląda. Zgadza się. W zasadzie, jeśli chodzi o jakieś zmiany, jest Wings, Gasporta, Cambery po 4 stopnie, przód i tył. Co jeszcze? No felga, fantastyczna felga, która też do tego auta pasuje po prostu idealnie. Zgadza się. Uważam, że w męskim kolorze żadne tam róże i tak dalej. Przesadzasz. W każdym razie z przodu jest 9 cali, 16, z tyłu jest 10,5 cala, też 16. No i tak. A czy jeśli BBS RS, jeżeli ktoś sobie te felgi nie rozpoznaje, śrubki wzmocone z tego co widzę? Zgadza się, są wzmocone. Dobra, jakieś tam modyfikacje też hamulców i tak dalej, takie tam rzeczy pod spodem? Pełna seria. Dobra, co w środku? Też pełna seria, ale też w świetnym stanie. No tak to na pewno wyglądać. No. Ogólnie jeśli chodzi o środek, też jest utrzymany seryjnie, zmieniona jest kierownica drewniana, MOMO i golfowy. Okej, podnieśmy teraz maskę, zobaczmy tą ETE. Tak jest. Powiedz mi, czy masz tam też plany? Proszę bardzo, oto jest bagażniczek. Naprawdę sobie bywały gorsze, więc nie ma znowu takiego strasznego... Patrzcie! Felgi mam w kolorze męskim, nie? Kolejnego. Chciałbym powiedzieć, zaznaczyć, że to jest fura mojej żony. Samobój. Masz. To nie pasuje. To jest biskupy, to nie jest żony. No, żeby nie było. Zostaje zdanie w ogromca. Dobra, co w tym aucie powiedzmy jeszcze gra, ponieważ też tam widzę jakieś panele grzebeczki nagrane. Jakieś tam audio miało być. Po troszeczku się robi się chyba już drugi rok, zrobić się nie może. Może w zimę się skończy. Okej, czyli powiedz mi, co byś chciał jeszcze oprócz tego auty zrobić? Czy masz tu jeszcze jakieś plany, które za tobą chodzą, więc płacić nie dadzą? Jeśli chodzi o plany, to chciałbym wymienić kolejność. Tak się na pewno nie siada, dziewczyny, naprawdę. No nie są gole. No dobra, to co, to wszystko wiemy, jest naprawdę fajne auto, mi się wolentnie podoba, także winszuję projektu. Dobra, prosimy o miejsce spodu, żeby sobie mógł wyjechać, oddać mi mikrofon. Zapraszamy teraz Klocka, jego cudowną Hondę, a was wszystkich prosimy już na drift, a po drifcie spokojnie, znowu słuchajcie, Wojna Brzozpołudnia oraz Dimitrak. Takie dziewczyny, tam słuchajcie, przy głównym wejściu do M1, są te symulatory Formuły 1, gdzie się można sprawdzić z czasem, z rywalami, naprawdę fajny sprzęt.